Cześć! Ostatnie spojrzenie na cyrkona. Najbardziej rodzinny Sim w kwitnących wzgórzach będzie odchodził w tym odcinku, i to już niedługo. Nie wiem dokładnie kiedy, pewnie za dwa dni w połowie tury tak bym strzelała. No i <noise> ogólnie to, żeby cyrkona już nie było, jest mi bardzo potrzebne do połączenia rodziny Nowa Martin z rodziną Rey, tam gdzie jest Bentley. Greenmenów, a nie Rejów. Przez pokrewieństwo z Georgią, mi się wydaje, że to, to, obie te rodziny to są Rey. Ta rodzina nie ma nic wspólnego z Kregiem, ponieważ inaczej będzie tych Simów za dużo, dlatego że są też zwierzaki. Tutaj Simów jest czterech, tam też Simów jest czterech, ale tutaj są dwa psy. A tam jest Kot. Więc razem jest 11 osobników, a może być maks 10. I tak nie wprowadzałabym Bentley na samym początku tej tury, bo oni relatywnie niedawno zaczęli w ogóle jakieś romantyczne rzeczy robić. Nie ma jeszcze miłości między nimi i w ogóle, więc nadal możemy dać sobie czas i po prostu jak cyrkona już tutaj nie będzie, to zagram tyle dni, ile będzie trzeba w tamtej rodzinie i je po prostu połączę i wszyscy będą mieszkali w tym jednym wielkim domu. Edmond, za jakiś Czas będzie się wyprowadzał, ale on jeszcze no, ma dwa dni do urodzin. Prawdopodobnie jego urodziny ze śmiercią Cyrkona. Będą jednego dnia, no w przeciągu jednej doby powiedzmy. Także ym, to się wszystko jakoś tam zejdzie i też on nie musi się wyprowadzać na samym początku dorosłości, a trochę na rękę nam będzie później jeszcze jedną osobę stąd ym, wykurzyć, żeby tych ludzi po prostu nie było za dużo. No ja zawsze mówię, że mogłabym ym, jakiegoś moda zainstalować, czy no, coś zrobić, żeby móc tych Simów mieć więcej, ale no po prostu też nie chcę, bo dla mnie takie duże rodziny to jest przesada. Edmond niestety jest chyba chory, tak, ma grypę, bo właśnie zrezygnował z pójścia do szkoły, bo mu się strasznie zachciało do toalety. Hej Parsley, hej synu. Teraz się zastanawiam, czy on sobie idzie, czy idzie u nas grać w koszykówkę. Idzie grać w koszykówkę, no dobrze. Ale się stęskniłem za tym koszem w domu rodzinnym. Nie wiem, czy ten kosz był, jak Parsley jeszcze tu mieszkał, ale... Dobra, jak chcesz tutaj zabawiać kogoś, to możesz na przykład syna. Okej, okay, ale nie grać z nim w koszykówkę, tylko... Żarciki! Parsley, porozmawiaj ze mną o kosmitach. 22. Bardzo wyjątkowe dla mnie jest 22 dzisiaj, bo miałam strasznie dziwny sen o Taylor Swift. Że że byłam na jej koncercie. Czy będę na jej koncercie, ale że byłam na jej koncercie w jakiejś takiej sali. W ogóle to był jakiś taki skromny, kameralny ten koncert. Tam było, nie wiem, kilkadziesiąt osób max. Um, I to był taki właśnie koncert bardzo y, gdzieś, no można było być blisko, no nie? Um, że tam ona w ogóle wychodziła na, na publiczność i tańczyła razem z ludźmi w ogóle. I była taka wielka, strasznie. No dobra, ona ma metr 80, jest dużo wyższa ode mnie, ale bez przesady. Tam ona miała naprawdę chyba ze 3 metry w tym śnie. I najwyraźniej Taylor Swift bardzo do, dobrze radzi sobie z 24-godzinnym zegarem, mimo bycia Amerykanką, bo ym, było planowane o 22.22, .22, że będzie piosenka 22. I zaczęła grać tę piosenkę, chyba w ogóle w jakiejś akustycznej wersji, bo chyba na gitarze zaczęła grać. Zaczęła, ona w sumie jest taka w dużej mierze akustyczna, na, na luzie można, można na gitarze to zagrać i zaśpiewać. No w każdym razie, zresztą ona bardzo dużo piosenek tak śpiewa. I po jakiejś tam, jakimś jednym wersie czy coś po prostu przestała i zaczęła robić inne rzeczy zupełnie. I ten koncert jakby była przerwa jakby w trakcie tego koncertu, która trwała i trwała i trwała, i już się wydawało, że nie wrócimy do, do, do tego koncertu w ogóle, bo ona z laptopa wyjęła, zaczęła sobie coś pisać. W ogóle nie wiem, wszystko robiła, tylko nie koncert, no nie. I ja miałam takie już, Boże, gdzie to 22? tu <tak>, tak ładnie było zaplanowane na odpowiednią godzinę. Ja nawet specjalnie nie lubię tej piosenki, ale to było takie frustrujące. <tak> tu się fajnie bawiliśmy, kurde, po tańcuwa z trzymetrową metrową Taylorą, a, a, a tu nagle, nagle nie wiadomo, co się dzieje. Dobra, zanim ten film będzie miał 10 minut. Instant Gaming. Helldivers 2, 125,73. Też jest. A propos 22... Zaraz wam kliknę wszystkie rzeczy, które są za 22 zł równo, jeśli chodzi o Sims 3. Cztery pory roku. Bardzo tematycznie do kwitnących wzgórz, mimo że to nie ta część Simsów. Zwierzaki. Też bardzo tematycznie, bo zwierzaki mnie blokują przed połączeniem rodzin. I studenckie życie. To akurat tak średnio, bo w kwitnących wzgórzach mało ludzi chodzi na studia. Są restrykcyjne zasady co do tego. Z bardziej farmowych gier, co powiecie na Nowa Lands. Skoro gramy rodziną Nowa Martin. Już polecałam chyba tę grę jak gram nowa Martinami. Znaczy ja w nią nie grałam, jakby co, ale Pixel Arcik to zawsze w cenie, no nie? I kosztuje 20 zł. Jaki dziczek? Aha, to jest gra polegająca bardziej na tworzeniu na jakimś takim przemyśle bardziej. Ma się roboty i tworzy się różne rzeczy. O kurde, jakieś drony. To jest gra dla Bazyla. Też a propos nowa Martinów. Bez kitu. Chyba sobie to dodam do listy życzeń, żeby nie zapomnieć, że, że może kiedyś będę chciała w to zagrać, jak już nie będę miała w co jakimś studem, albo jak będę chciała po prostu w coś nowego. Przypominam o rozdaniu, link jest zawsze w opisie. I wracamy do gry. Cyrkon strasznie chce y, mieć kontakt z Cherry. Oni się co i raz widzą na jakichś y, imprezach rodzinnych, ale dobrze, czy ty chcesz ją zaprosić? Tak, ona chyba będzie pracować do usranej, no nie? Więc y, tak, więc y, jest jeszcze na razie w pracy. Ty tutaj na emeryturze mądry. Dobra, Daniel z nami y, będzie dzisiaj. No myślałam, żeby jego rodziną dzisiaj pograć, ale, ale jednak stwierdziłam, że dobra, już możemy połączyć te, te rodziny, to też nie będzie jakieś... Y, bardzo długie nagranie, a trochę jest mi dzisiaj potrzebne, żeby właśnie mieć nie aż takie długie do montowania. Nie, nie, nie chodzi o to, ile siły mózgu muszę na to użyć, tylko po prostu o czas konkretnie. Chwila, czy jak cyrkon tam zadzwonił, to już mu się to spełniło? Czy coś innego mu się spełniło i mu się pozmieniały wszystkie pragnienia? No dobra, chcesz gadać z Parsleyem? On gdzieś tutaj jest. Wszyscy goście poszli chyba do psa. Dobra, Gareth do roboty trzeba się brać. Czekaj, ile ty masz tego? Tak, przypomnijmy. Osiem planet i siedem gwiazd. On wcześniej miał chyba więcej. Nie, nie, nie miał więcej gwiazd. Właśnie, właśnie zasadniczo ym, na gwiazdy patrzyliśmy. No ale kurde, już pięć tylko ogólnie mu zostało. Dobra, Cyrkon jeszcze chce imprezę zorganizować, ma to zablokowane. To by chyba trzeba było jakoś wcześniej zrobić, żeby on nie umarł na tej imprezie. Chyba, że on jest tak rodzinny, że on zrobi imprezę specjalnie pod umieranko swoje. Żeby, żeby całą rodzinę widzieć. Kiedy będzie odchodził, o Boże! Chyba to zrobimy. I ten dom trzeba będzie podzielić tak, żeby rodzice Bentley razem z Robin byli w tym domu, chyba. Bentley z Garetem tutaj będą mieli oczywiście sypialnię, i tutaj nic się nie zmieni, nie? Jak Edmond się wyprowadzi, no to ewentualnie Robin mo mogłaby tutaj się przenieść do pokoju Edmonda żeby być po prostu bliżej mamy, a dziadkowie sobie będą po prostu osobno mieszkać. Dobra, cyrkon wyzdrowiał, Edmund pewnie też jest na dobrej drodze. Zaraz... Szkoda, że tego wczoraj nie zrobiłam, ale... Miałam podobny myk zrobić z Edmundem jak z Tomim i Edmonda dać do polityki, jaką, że on nie będzie szedł na studia, to żeby sobie już jakoś tam zaczął w jakimś, nie wiem, sejmiku <grym> czy coś. W jakiejś młodzieżówce. On w ogóle na razie pragnienie życiowe ma, żeby ym, zmaksymalizować wpływ. To się chyba w polskiej wersji z jakiegoś powodu nazywa reputacja. Y, dlatego, że najpierw było to, a potem była faktycznie reputacja. I ja nawet nie wiem, jak nazywa się reputacja, no nie? Bo reputacja jest tutaj, no nie? No ale tak, żeby te wpływy um, osiągnąć maksymalne i użyć tego, wpłynąć na innych simów 200 razy. I to z karierą polityczną i z popularnością w sumie się fajnie nawet łączy. Na razie nie będę mu tego zmieniać, zastanowię się, czy później um, może jednak tego nie zmienimy. Bo to wygląda całkiem ciekawie, chociaż no Edmond będzie pracował w polityce i zajmował się ogrodem, no nie? Bo on um, zmieniła mu pragnienia życiowe, w, nie, podświetlone hobby na naturę. I chcę, żeby on był politykiem, ale też bardzo dbał o ogród. Aha, Albert do szkoły nie poszedł. Bo w szachy gra. Albert, chcesz zdobyć stypendium za umiejętności sportowe, jak ty masz kondycji dwa punkty? To wiesz, to jeszcze długa droga. To trzeba mieć chyba 8. O, hej Robin. Ta druga Robin. Znaczy w sumie ta pierwsza Robin tak naprawdę. No dobra, jak już wszyscy są i Gareth nawet już wstał i naparza na gitarze, to y, zrobimy sobie imprezę, a może formalną imprezę, to też jest impreza z moda, to jest no, zwykła impreza, tylko ludzie przychodzą na, y, na galowo, <grym> no w wizytowych strojach, no nie, parę sukien ślubnych pewnie będzie, rodzinę zapraszamy przede wszystkim. On nawet z wieloma osobami z rodziny jest rzeczywiście zaprzyjaźniony, no bo z nimi po prostu kiedyś mieszkał. Znaczy z Cherry nie, ale z Melody już tak, przez chwilę chociaż. Lorna jest żoną Parsleya, więc w sumie można. Tina ma wasze nazwisko, ale już trudno ją nazwać rodziną jakąkolwiek. Oksalis może jest z wami jakoś tam spokrewniony. No, Sage to jest twoja wnuczka, więc koniecznie. No dobra, jeszcze Michela i znowu Martinów to tyle, ale się zastanawiam, kto jeszcze. Jest z wami jakoś bardziej spokrewniony. Jak Cherry, no to też Willow, nie? E, czy ja jej zmieniłam z Morris nazwisko? Chyba tak. I ona jest po prostu Roth, ale nie ma jej tak naprawdę. Czy Cyrko nie zna w ogóle Willow? Jest to możliwe. A Patryka zna, także super. W sumie zaproś Bentley. Może będzie chciała przyjść. To będzie dla Gareta, a jak nie, to osobno się ją zaprosi. No i Rockwell też jest, no nie, yy, z nimi jakoś tam. Jakoś tam to jest dosłownie. Yy, no, yy, jak to się nazywa, Boże? Siostrzeniec cyrkona, więc to jest dosyć bliska rodzina, kurde, syn jego siostry. Więc teoretycznie Tinę można by było zaprosić jako jego partnerkę, ale odpuśćmy. <grych> A wy się przebierzecie kiedyś? Może ja was przebiorę. Melodia, co ty masz za suknię? O Boże. Dobra, bo już tu cheaperki sobie wyciągają. A czekaj, a może ty byś. A czekaj, bo przecież wy macie ten stół tutaj. Możemy formalną imprezę na dworze sobie zrobić. Jest prawie zima, prawie najzimniej. Huxley, nie psuj mi gry. Gdzie ty jesteś? Co tu. Nie, zaraz. To Rockwell przestał być opalony, dobra. To zawsze jest jedna z tych dwóch rzeczy. Albo ktoś przestaje być opalony, albo przegrzany, albo zamarznięty. Coś związanego z temperaturą, słońcem. Albo to postać nadnaturalna, typu wilkołak. Yy, właściwie to wilkołak najbardziej tę yy, grę zamraża, nie? Yy, tak, więc albo to wilkołak po prostu na parceli. Szkoda, że tego nie można im powiedzieć, żeby przyszli i jedli. Ale może się zorientują. Edmond, miałeś się ubrać. On prysznic pewnie brał. Co wy? Ciocia Cherry, po prostu. <laughs> ona jest taką daleką ciotką dla niego, bo ona jest kuzynką cyrkona. A on w ogóle do pracy idzie, także. Da, już nie musisz się przebierać. Co wy mi z tą kuchenką ostatnio mówiliście? A, że ym, jakiś duch chodził w kuchenkę, tam nawiedzał ją, to mogło się to jakoś tam zaciąć i oni teraz reagują nadal na tę kuchenkę, bo to już się od bardzo dawna dzieje, jako po prostu ciągle nawiedzaną. I ja nawet wymieniałam tę kuchenkę, a oni nadal to robią, także to tego nie naprawia. I <laughs> nie wiem, czy to jakoś badboxem można naprawić, żeby, żeby wyresetować te. Um, to musiałabym pewnie parcele w ogóle zresetować, nie? Wolałabym w czasie imprezy tego nie robić, a w ogóle to już nie jest potrzebne. Bo tutaj nic takiego nie ma jak jakieś zacięte interakcje czy coś takiego, nie? Można wydłużyć imprezę badboxem. Właśnie się dowiedziałam. A jeszcze jest ghost emitter. Nie wiem, czy to jest to, co mi jest potrzebne, ale w sumie to potrzebuje kogoś, to nie ma interakcji. Okej, okay, nawet coś się usunęło, ale nie... Nie wiem, czy to było to. Nie wiem, czy ja Irmy tutaj, kurde, nie usunęłam. Gdzie w ogóle jej grup jest? Czy on nie zniknął? Bo ona miała nawiedzać, a niestety gra sobie lubi usunąć grup, no nie? Więc jak coś to przywrócę, chyba że właśnie to, co teraz zrobiłam, usunęło jej grup po prostu. On był gdzieś tutaj. Nie, wydaje mi się, że go chyba nie ma. Dobra, zaraz to ogarniemy, bo wolałabym, żeby ona jednak wychodziła. No, tutaj to już dużo tych trupów było. Irma, prawie na samym końcu. I proszę mi tutaj wygenerować. Nie wiem, kurde, tutaj ją może jednak dam. Ale w ogóle tę kuchenkę to nie Irma nawiedzała, bo to się dzieje już od bardzo, bardzo dawna, jak Irmy tutaj jeszcze nie było. Więc ten ghost emitter to mogło być to w sumie. A to, że grup Irmy zniknął, to jest w ogóle osobna sytuacja. Cyrkon, ale nie umieraj w Kiblu! Kto się tam już zauroczył? Aha, Albert, ale ty miałeś być z Naomi. Ja rozumiem, że ty z Robin masz dobrą chemię, ale z Naomi też masz nawet lepszą trochę, także wiesz co, do widzenia. Pa! Cyrko, nie bierz teraz prysznic. Co ja ci, co ja mówiłam o umieraniu w kiblu? Proszę się przebrać, iść na dół i pokazać się wszystkim umierający. O, no właśnie, widzisz, jak ładnie można. Elegancko, dosłownie. Ojej kuzyni! Albert i Michel to tak średnio się przyjęli, widzę. W sumie Rockwell też tak. To, 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 to co dalej robimy? Albert, co ty robisz? Boże! Czy ty jesteś lekkoduszny? No nie, otóż nie, ale jesteś niechlujny, dobra, niech ci będzie. A, no właśnie, bo wy mieliście coś tutaj robić. To bardzo dobrze, że robicie sami z siebie. Wreszcie na chwilę sami. No i jeszcze Bentley będę grać dwa dni, więc z jej strony spróbuję Garethowi włączyć już miłość, żeby tak było już wszystko spoko do tego wprowadzania się. Czy Edmund dostanie awans? Tak! Tym lepiej. To jednak nic się nie stało, że nie ustawiłam mu tej pracy w czwartek. On już może jutro rano mieć urodziny, i może jeszcze to ogarnę, zanim pójdę ym, do Bentley, żeby już tutaj podczas łączenia tych rodzin jeszcze nie, nie mieć urodzin do zrobienia, nie? To w ogóle bym chciała ym, na cmentarz przenieść. Ja tutaj dosyć uważnie pilnowałam tego, żeby tej Irmy nie przenieść przypadkiem, i zawsze pojedynczy grup wysyłałam na cmentarz, nie? A nawet jeśli wysłałam ją i teraz zrespiłam ten grup z powrotem tutaj, to się totalnie nic nie stało. Możliwe, że on po prostu tam zniknął, albo już wcześniej zniknął. Różnie mogło być. Też to nie jest tak, że my na ten cmentarz jakoś chodzimy, nie? A, co ty tam odkryłeś? Gwiazdę znowu. A, no to się wyrównało w takim razie. Jest 8 i 8. Ładnie się ubrał i od razu gwiazdy się zainteresowały. Tak jak ostatnio, nie mógł nic znaleźć, dopóki okularów nie założył. O, Edmond dopiero teraz wyzdrowiał. No, to idealnie na urodzinki. Co ja mu dam na drugorzędną aspirację? Zdobywanie wiedzy? Nie wiem. Chyba tak. Jej! Ej, czekajcie, yy, stanie jakoś normalnie. Nie chcę tego, dziękuję. Poczekaj. Dobra, ten się uśmiecha, ten się nie uśmiecha. O, super, super przepychanki teraz będą, jak go przestawiłam. Kurde. Normalną mordę zrób, tak? Czy to takie trudne? Nie, nie każe im się ustawiać w pozach, bo oni się uśmiechają to zawsze. I, I nie można nic porównać. Dobra, jest w miarę spoko teraz. Usta te same, szczena ta sama. Nos. Chyba ten sam oczy Edmond ma raczej po irmie, ale one są nadal trochę podobne. Brwi są chyba gareta, więc tylko kształtem oczu Edmond się oprócz kolorów różni, no bo ma też ciemniejszą karnację i brązowe włosy. Ale poza tym to gęba jest Gareta. Zawsze wiedziałam, że oni są super podobni, ale jakiś taki jeden smaczek w tej twarzy Edmonda był, który właśnie wydawał się inny od Gareta. Obaj piękni. No Edmund mi się zawsze kojarzył trochę ze zdobywaniem wiedzy. Ja nawet przez jakiś czas to chyba w ogóle zapomniałam, że on jest popularnościowym Simem i myślałam, że on jest wiedzowym Simem, także to jest dosyć częste połączenie w mojej grze w jedną albo w drugą stronę, że ta, ta popularność i wiedza z jakiegoś powodu idą w parze. Pewnie dlatego, że zasadniczą różnicą między wiedzą a bogactwem dla mnie jest, są punkty uprzejmości, a uprzejmość też idzie w popularność, więc po prostu jeśli Sim jest uprzejmy, no to jest duża szansa, że będzie miał te dwie aspie. Aspiracje. Um, ale założenie rodziny też jest um, mocno pod uprzejmość, żeby nawet nie powiedzieć, że najmocniej i myślałam, żeby Edmondowi dać rodzinę, bo to by pasowało też do swatania, ale też nie chcę, żeby były znowu takie nakrzyszte aspiracje między Simami, no nie, bo to się też bardzo często dzieje, więc dam mu wiedzę tak dla zróżnicowania, a też to raczej chemii nie powinno popsuć. To teraz mam siedmiu Simów i trzy zwierzaki, więc się pomieścimy. Muszę się zastanowić, czy oni będą brać jakieś unikatowe swoje przedmioty ze sobą. No, kolekcję samochodzików. No, można by było ją całą odkupić tam po prostu, tylko trzeba pamiętać, żeby. No, bo to są po prostu wszystkie te samochodziki, jakie mam. Więc trzeba by było je, je tam gdzieś poustawiać też, z poszanowaniem dla Olivera. A poza tym to chyba nie. Znaczy, nagrodę aspiracji można by było na pewno wziąć ten tor i to to guwinko, co nam zarabiają hajs cały czas. No i może samochód mogliby wziąć też swój ze sobą, bo to jest przecież też przez... Jezus Maria, przecież to jest Oktawia nasza! To jest ta druga Oktawia, bo pierwsza została chyba ukradziona czy coś, nie? To jest ten samochód zrobiony przez Olivera. To w ogóle jest niepomalowane. A, wyprowadzamy się, to nieważne. Pomalują senowi lokatorzy. Oho! No, dzisiaj w Bentley'em... Myślę, że wesoła nowina już całkiem niedługo, ale tego radzenia sobie z gniewem też możesz się nauczyć. No i zapraszaj tego gareta ciągle do siebie, żeby Wam się miłość włączała, bo widzę, że Ty też jeszcze nie. I ona pracuje na nocki, co um, chciałabym, żeby zostało. Czy ja jej dałam tego? Tak, dałam jej job stopinatora już, żeby ona po prostu pracowała cały czas na tej stacji benzynowej na te nocki, bo to super się super jest w równowadze z um, też trybem życia Gareta, nie? Ona będzie sobie na noc wychodzić, um, a on w nocy będzie, no, pracował, ale też będzie mógł trochę być na straży, no nie? Bo ona mogłaby się trochę stresować, że może dzieciakom się coś stanie w nocy, jak jej nie ma. Um, a tak to przynajmniej jest będzie zawsze jakaś jedna osoba, która w nocy nie będzie spać, i się ogarnie, jakby się coś działo. No i też w ciągu dnia będą mogli normalnie czas spędzać ze sobą, nie będą się mijać. No i Gareth jest też o tyle spokojny, że jego można w każdej chwili zaprosić. Nawet teraz przed dziewiątą, mimo że on teoretycznie powinien spać w tym momencie, to i tak po prostu przyjdzie i tyle. Ale dajmy mu jeszcze trochę czasu. Pooglądajmy sobie kreskówki. Tutaj jest weekend, akurat te, te dwa dni, jak mam zagrać. Uma ani Fabian raczej się nie szykują na tamten świat jeszcze. Oni są młodsi chyba od cyrkona, nie? No, kurde, dobre 10 dni młodsi są od cyrkona. No w sumie Bentley jest sporo młodszy od cyrkona też, no nie, nie wiem dokładnie ile, ale kurde, sporo, kilkanaście lat, myślę. Więc no rzeczywiście taka połówka pokolenia gdzieś tam różnicy między nimi wszystkimi jest, także no oni mają wyrównany pasek, bo są w jednym wieku, także się nie dowiem, ale no raczej nie, raczej jeszcze, jeszcze trochę pożyją, oni w sumie relatywnie niedawno się stali tymi staruszkami. A ty się jeszcze nie zaczęłaś tego uczyć? Dobra, to może się tego po prostu naucz, a potem sobie Gareta zaprosisz. Trzeba cię troszkę uszczęśliwić. Ja się zajmę dzieckiem, spokojnie. Dziecko to w ogóle nie będzie już dzieckiem, jak oni się będą przeprowadzać, ona będzie nastolatką już. Ona nie jest jakoś super dużo młodsza od Alberta w sumie. Hmm, mogłabym teoretycznie ich połączyć, no nie, ale ym, no nie, no raczej. Albert myślę, że będzie z Naomi, więc yy, no oni będą potem stepującym rodzeństwem, więc. Yy. Nie byłoby nawet takiej możliwości, ale, ale jeśli miałabym kiedykolwiek taki pomysł, no to w tym momencie zostałby ten pomysł zniszczony. Znaczy no ona jest od Alberta pewnie do, o dobre 5 lat młodsza, nie? To będzie totalnie jej starszy brat. Z Edmondem ona nie będzie miała pewnie jakoś dużo um, do czynienia, bo on się niedługo wyprowadzi, ale z Albertem myślę, że mogłaby jakąś relację nawet zbudować. Będą mieli wspólne rozeństwo. Nie ma skakania po łóżku. Okej. Okay. No Uma oczywiście wróciła chora z pracy i to nie jest zarażenie się od kogokolwiek, tak jak teraz są wszyscy chorzy, mimo że całe otoczenie dopiero co leczyłam. E, tylko po prostu ten 1%, czy tam ileś zadziałał i z pracy wróciła chora i tyle. I będzie teraz zarażać wszystkich. No ale dostała awans. Coś za coś, no nie. Kitku oczywiście ma obsesję na punkcie okna. A ona jest strasznie samotna i chce z nim porozmawiać. To jest kotka w ogóle jakby co. Okej, okay, Robin to jest simka przyjemnościowo popularnościowa. Jeśli mam jakąkolwiek alternatywę do przyjemności, to zawsze dam tę drugą aspirację. Przyjemność może mieć jako drugorzędną później, ale w sumie, jak jest taka leniwa i niechlujna, to też smażony serby pasował. Zobaczymy, na pewno na pierwszą aspirację dam jej popularność, bo po prostu nie, nie chcę żadnej innej. Kalkulator by mi zdecydowanie pokazał przyjemność bardziej, bo jest y, bardziej lekkoduszna niż otwarta i miła, y, bardziej lekkoduszna i leniwa niż otwarta i miła, y, ale nie. Po prostu nie. Hej, Jenna. No tak, wy razem pracujecie. No i się piąta zrobiła, no ale możesz tego gareta, tak czy siak zaprosić. Boże, Robin się. Po... Naprawdę buziaczki z wnuczką, jak jesteś przeziębiona? O Jezus. O! No i fajnie. Kto już tam? <laughs> Jenna, uspokój się. Chodź tutaj. A no tak, bo Bentley zaraz idzie do roboty, więc niech, niech zrobi tyle, tyle, ile może. Yy, z nim, jak yy, przyjedzie samochód, to po prostu się z nim pożegnamy i niech on też idzie do pracy. Dobra, Uma już wyzdrowiała, nie będzie zarażać, a Robin to jeszcze, jeszcze pewnie chwila. No ale do szkoły nie idzie, no to niech sobie odpocznie i pewnie też e, jej to zaraz przejdzie. A, dobra, Gareth z Bentley już ma miłość. Przeoczyłam, myślałam, że to tylko po jej stronie i właśnie tak robię te interakcje i robię, hej, Clover. I myślałam, że nie chcę zatrybić, a to już zatrybiło. No dobra, niech siedzi. Uma jest z Clover zaprzyjaźniona z jakiegoś powodu. Znaczy, no pewnie z tego powodu, że Clover po prostu chce się przyjaźnić ze wszystkimi. Ale ja, ja to od razu mam takie, jak ktoś się przyjaźni, to znaczy, że pracują razem, no nie? Albo mieszkają razem, oczywiście. Jak nie mieszkają razem, to znaczy, że pracują razem. Nie ma innej możliwości, żeby się zaprzyjaźnić. Czy ja w tej rodzinie wyłączyłam automatyczne Barabara, żeby Bentley z Garetem nie szli od razu? Yy, bo oni jeszcze tego nie robili, a właśnie ACR mi tego nie chce też wymusić, że tak powiem. Tak, mam ustawione, że Barabara nie jest dozwolone, także możemy to zmienić. Bo już jest dozwolone. Widzę, że im się to nadal nie załączy, także ja im chyba zrobię po prostu. żeby jeszcze się barbnęli, zanim się przeprowadzą. Yy, tutaj mogę tylko na luzie do 18 grać i, i po prostu ich przeprowadzać, nie, nie potrzebuję więcej. Dobra, Fabia, jako głowa rodziny, ty będziesz tutaj brać wszystkie te rzeczy. Gareth, gdzie ty masz niby jeszcze jakąś inną miłość w tym momencie, oprócz twojej zmarłej żony? Czy jemu się nie odpięła relacja z nią, jak ona umarła? Niewykluczone. Można to sprawdzić w menu zaproponuj, czy są tam oświadczyny. Jak nie, to znaczy, że jest zepsute. Ale to można nawet badboxem chyba yy, naprawić. Nawet nie trzeba do Simpa zaglądać. E, zresztą ja nie mam potrzeby ich na razie zaręczać. Chyba dam mu się jeszcze wyspać, zanim to zrobimy. Mogłabym po prostu wsadzić ich tutaj, no nie, ale, ale chyba jednak wolę to zrobić przez interakcję. I niech oni tutaj wszyscy sobie przytuptają. U nich z kolei teraz dopiero się zaczął weekend. Moja gra nie jest zsynchronizowana, jak, jak Simowie się zaczynają przeprowadzać do innych domów. Mam to gdzieś. Niby taki wystrojony był i można by było to wykorzystać, ale <grystanie> zawsze może jeszcze raz się przebrać. A, jest sobota, więc nie muszę Edmonda nawet jakoś tam na siłę do pracy wysyłać. A nie, zaraz. On pracuje w soboty. No to kupa i idziesz. W polityce czasem pracują w weekendy, faktycznie. No, Gareth ma ciekawe fantazje. No i ubrał się w ten wizytowy strój, ale jest teraz w kurtce. O, proszę bardzo. Oh. Nie, no są normalnie zaręczyny. No ale pewnie gdzieś jakieś uczucie mu zostało tam do tej Irmy. No dobrze, wprowadź się do nas Bentleya ze wszystkimi. Siema. 109 tysięcy przynieśli. Hej. Jeszcze Daniela tu brakowało. A, bo ona to jeszcze nie miała urodzin. Kurde, to najwyższy czas. Ty, dzieciaku. Jazda, już jest trzecia. Ja jej tam dałam całą kolejkę zadań: odrobić lekcje, umyć się i spać. I ona po prostu totalnie nie miała kiedy. Ale ma dużo wspomnień o nowych członkach rodziny. Popularność. Lubi brązowe włosy i siwe włosy? Tutaj w tej rodzinie akurat jest ich dużo. No okej, okay, może będzie potrzeba to później zmienić. Piękna jesteś. W ogóle jak ona się zmieniła? Jeszcze się wystroiła strasznie. No bardzo jej się buzia zmieniła, mam wrażenie. Czy ja decydowałam, że ona teksturę włosów będzie miała bardziej pod czyli takie bardziej faliste? Bo Bentley to ma takie super proste, a ona tutaj gdzieś jakieś takie wywijaski. A tutaj są w ogóle takie pojedyncze włoski na tej fryzurze, której ja zazwyczaj nie, nie chcę takich fryzur mieć, ale tutaj mi to jakoś nie przeszkadza. Ogólnie bardzo lubię te włosy. Zwłaszcza, że są kolorowe wersje też. Ale bardzo dużo ludzi ma te włosy, więc ja bym je jednak zmieniła. Ale rzeczywiście może mieć jakieś takie bardziej powywijane. No ona ma zasadniczo nos po Bentley, a całą resztę twarzy chyba po Jayu. I bardzo mi się podoba ta mieszanka. Najbardziej pasowały mi do robin krótkie włosy. Nic nie wygląda na niej lepiej niż ta fryzura. I stroju też jej jakoś diametralnie nie zmieniłam. Chciała ciemną sukienkę, to ma ciemną sukienkę. Tylko tak, żeby jej było troszeczkę cieplej. No to jaka jest różnica wieku między Garethem i Bentley? 12 lat. Okej. Okay. Tutaj na górze pokoje już zrobione dla dziadów i dla Robin. Robin ma roślinkę w pokoju, bo jej podkreślone hobby to na razie natura. W sumie jak stała się nastolatką, to może ją sobie przekalkuluje. A potem do zagrania już tylko dwa dni w tej wielgaśnej rodzinie. No jak to Nowa Martinowie? Mniej niż 5 osób, tak? Nie, nie może tak być. Znowu wysokie zainteresowanie w zwierzętach. Przez tego moda, który losuje zupełnie te... Ym zainteresowania, rzeczywiście Simowie nawet nie tyle, że zostają im te dziecięce zainteresowania i dlatego ym, mają w zwierzętach wysokie, tylko po prostu czasami takim wypadnie. Ona zdecydowanie nie ma typowo dziecięcych zainteresowań, bo ma dosyć wysokie w, no bardziej niż mniej w środowisku, a dzieci zazwyczaj mają tam 0 albo 1. Więc oczywiście opieka nad zwierzętami mi się tutaj załączyła, a w ogóle jest kariera weterynarza. Lekarza weterynarii jednak jest. Patronka Aga się do tego dogrzebała. Bardzo dziękuję. I dałam link w opisie w podpiętym komentarzu poprzedniego odcinka, ale dam też tutaj. Jak nie zapomnę oczywiście, bo już sprawdziłam i normalnie fajnie działa ta kariera, nawet jest spójna z tym modem, który pokazuje, który level, który poziom kariery to jest. Pewnie Melody koniec końców zatrudnie tam właśnie, a nie w zwykłej medycynie, bo to jest super dla niej i rzeczywiście wyszło jej wysoko, jak, bo dorzuciłam sobie tę karierę do kalkulatora oczywiście, ale tutaj Robin akurat nie wyszła wysoko ta kariera, bo ona wzdrowił się w zasadzie w ogóle. Zdrowiem się w ogóle nie interesuje. I hobby, natura jest dosyć wysoko, no, na tymi zwierzętami się interesuje, więc, to też y, faktycznie ma jakiś tam sens. Tutaj ogrodem można się zajmować po prostu całe dnie. Także możesz tutaj czynić honory, możemy nawet zwolnić ogrodniczkę kiedyś jak chcesz. No i dosyć wysoka jest kariera paranormalna, ale też kariera kulinarna, więc to by w sumie też mogło być całkiem ok. Ona nie dostała żadnego pragn pragnienia życiowego jeszcze. No to możesz zająć się tutaj drzewkiem, proszę bardzo. Trochę możesz chwasty też ogarnąć. Masz dużo energii, bardzo jak na 16 godzinę, więc... No tak. Ale tutaj jest biorowisko. Już wykreśliłam rodzinę Greenman z mojego zeszytu i w ogóle update zeszytowy, no jeszcze nie zastosowany w kwitących wzgórzach, bo już tak ta, ta, ta strona obecna już trwa od 30 tury, a to jest tura 33. Ale jakiś czas temu kupiłam sobie zmywalne długopisy, żeby móc na różne kolory pisać nazwy rodzin, ale też żeby móc je zmazywać, kiedy coś się zmienia. Także no tutaj musiałam jeszcze wykreślić, bo jeszcze mam zwykłymi cienkopisami napisane, ale na przyszłość jak najbardziej, chętnie. Jeden mój ulubiony kolor to jest taki burgund. To jest taki, taka ciemna, bardzo purpura, trochę, trochę czerwonawa, ale w kwitnących wzgórzach zazwyczaj piszę po prostu zielonym. No to teraz w kwitnących wzgórzach jest 14 rodzin, licząc oczywiście Stonefield też. No i teraz mam jeszcze ten problem, że jeśli chciałabym zrobić w tej rodzinie kolejne dziecko, to muszę poczekać, aż Edmond się wyprowadzi. A to jeszcze chwilę potrwa, bo on się będzie wyprowadzał do rodziny, którą ja już grałam. A ja już tutaj miałam poplanowaną czwórkę dzieci, ale dwoje z nich będzie się rodzić dopiero na początku następnej tury, więc spokojnie mogę to. To, to dziecko, które tutaj by się urodziło, to mogłoby być w zasadzie najwcześniejsze dziecko, więc totalnie możemy to przesunąć. Pewnie jakby modem ją zaciążyła, to, to by to się udało. I ona by urodziła tego dzieciaka, i gra by nawet się nie skapnęła. Bo w ogóle to jest też tak, że jak jesteś na limicie rodzin, na przykład załóżmy, że masz siedmiu simów, to jeśli zaciążesz któregoś sima i dasz mu albo wpiszesz kod FORCE Wins, albo dasz sernik to gra nie skuma. Gra nie skuma, że jest limit i będziesz mieć normalnie dziewięciu simów w rodzinie. To nie jest tak, że gra nie jest fizycznie zdolna do tego, żeby tylu simów było na panelu, e, tylko po prostu są te limity, są pewne zasady, jakby gra pyta, e, czy jest iluś tam simów w rodzinie w tym momencie, no nie? I e, są po prostu algorytmy na to napisane i tyle. Algorytmy, które jak widać można obejść czasami. Chocie, kupiłam Ci drapaczkę, czy Ty możesz używać tej drapaczki, czy, to, czy tutaj jak ona stoi, to to ty nie możesz jej używać. Ja nie, nie mam pewności. No to jest teraz zdecydowanie najbogatsza rodzina w całym otoczeniu, jak jeszcze mają na koncie 121 tysięcy. Gareth chce się zaprzyjaźnić z Robin. To, to było najszybsze zablokowanie <grymienia> pragnienia, jakiego w życiu dokonałam. O Boże, Fabian. Przeprowadziłeś się do ich domu i jeszcze się z nimi kłócisz. No w ogóle Edmonda to dobrze by było przebrać. O piłkę się kłócą, no, oczywiście. No, oczywiście, że tak. I o politykę, no a jak? Muszę wymienić zestaw y, szafa komoda. Znaczy, no nie muszę teoretycznie, ale Fabian chce szafę za tysiąc. Kupiłam mu szafę nową, a on tak, nie, ja chcę droższą. I dosłownie ta kosztuje 925. Po prostu poniżej tysiąca simoleonów i ja nie będę z tej szafy korzystał. Dobrze, Fabian. Czy taka Cię zadowoli? A czy do niej jest komoda taka, co pasuje? No powiedzmy, że ta jest w miarę uniwersalna, ale tańsza. A, chwila, bo ta komoda jest postawiona tak, że te ym, drzwi będą mi tutaj znikać. No to jednak będą mieli po prostu jakiś taki stolik bo jak wstawię pojedynczą komodę, to to będzie głupio wyglądać. A, w ogóle jeśli chodzi o ten problem z zacinaniem się co do ognia, no to rzeczywiście to był konflikt tych modów, tak jak sobie to wykminiłam, ale niestety kolejność ładowania nie pomogła. Więc zrezygnowałam z moda na te mocniejsze pożary. K któregoś z nich muszę po prostu nie mieć. Ten na mocniejsze pożary nie jest w ogóle zaktualizowany do osiedlowego życia, więc on nie do końca jakby wie, jak sobie radzić z tą umiejętnością życiową, no nie? Bezpieczeństwo pożarowe, więc nic dziwnego, że taki problem jest i też trochę nie dziwi mnie teraz, że Ładkozdy z tego nie znalazło, no bo on pewnie po prostu nie, no nie wykrył, że mod nie ma po prostu jakiejś funkcji związanej z y, y, tą umiejętnością, no nie? Uff, Robin ma negatywną chemię z Albertem, <laughs> a z ciekawości sprawdziłam. Dobra, weźcie, bo kurde, tu prawie druga w nocy się zrobiła. Nie wiem kiedy. O, Edmund się wyspał w fotelu. Myślę, że dobrze by było nowe łóżko kupić dla Bentley i Gareta. Nie tylko pościel zmienić, żeby to nie było dziwne, bo kiedyś Irma w nim spała. Tylko w ogóle nowe łóżko, bo oni mieli tanie łóżko. O, takie coś. O Boże, ale syf. Ojej. Kotek z pieskami też już się zapoznał. Ten kot jest większy od... Co? Przecież to jest Shiba Inu. W jaki sposób kot jest większy od tego psa? Shiba inu miniaturka! Dobra, nową lodówkę musimy kupić. Macie jej tak za dużo hajsu. Fabianowi się podoba. O Boże, Mateusz! Kto tam już przez teleskop? Przecież Garic śpi, Garryt już nie pracuje. To chyba Bentleya zrobiła. Tak... Boże... Ech... Dobra, ten kot jednak nie może chyba z tej drapaczki korzystać, bo już słyszę Może ją postawię tu. Gdzie ty jesteś? Zostaw to! Czy uma mogłaby naprawić wszystko, co jest zepsute w tym domu? Bardzo bym prosiła. Okej, okay, Robin też chce być przyjaciółką Gareta. Czy ja mogę was usadzić po prostu, żebyście gadali przez resztę dnia najlepiej? O jak się przysunął do niej! O, Edmond przyprowadził amber. To ma sens, ale jeszcze zadzwoni po plumerię. O, no i zaprzyjaźnili się, no i fajnie. No dobra, tura zagrana, ale gramy jeszcze do rana, więc weź tutaj. O, jak chcesz być najlepszymi przyjaciółmi, to może. Już się to wydarzy. Bardzo proszę. Ten nos u Edmonda to najłatwiej jest rozpoznać od boku, bo on jest taki dosyć charakterystyczny jest taki krótki. I troszeczkę z taką oponką, no nie, troszeczkę taki kanciasty lekko, yy, zdecydowanie to jest ten sam nos. O Jezu, już się pozarażali, jedni przeziębieniem, drudzy grypą. O! O kurde, tak przy wszystkich od razu go zaatakowała. Oki! No, jaką, jaką minę zrobił, nie no, ale na barbnięcie to jeszcze nie jest czas, ty nie masz nawet swojego łóżka podwójnego, dobra. Pa. Tyle nam na razie wystarczy. Plumeria, uspokój się. Piękną masz bieliznę, ale to można na później odłożyć, naprawdę. Nie trzeba wszystkiego naraz. raz. O Jezu, stary misio, no, żal mi go wyrzucać. Wolałabym go, jeśli już, to postawić może na jakiejś półce czy coś. Da się gdzieś tu może? O, na szafie tutaj można go posadzić. A niech se będzie, ten plakat to w ogóle taki schowany. No troszeczkę się styka z sufitem ten miś, ale niech będzie. Taki po prostu typowy wciśnięty misz gdzieś na szafę pomiędzy yy, szafą a sufitem. Taki, taki zgarbiony, no nie? Taki uch, wciśnięty tam na siłę. <grym> no dobra, Albert, ty tutaj akurat jesteś na dworze. W ogóle hot dogów wszędzie nakładłeś. I zaraz to wszystko będzie śmierdziało. Czekaj. Uma, weź to posprzątaj wszystko. On już chyba korzystał z tego teleskopu wcześniej. Jako dziecko na pewno. I na pewno też w ciągu dnia i Mateusz przy, przyłaził. Okej, okay, kolejna gwiazda. Gareta, więc jeszcze chyba zostały mu dwie planety i jedna gwiazda. I dziewięć dni do staruszka. Także radzi sobie naprawdę nieźle. I to będzie tyle na dzisiaj. Koniec końców i tak dwie i pół godziny mi zajęło kręcenie tego odcinka. Standardzik. Pod koniec tej i w następnej turze czeka nas kolejna fala hodowania niemowlaków. Ale jeszcze zostały mi cztery rodziny do zagrania w tej turze czyli jakieś dwa odcinki. Wszystkich rodzin mam teraz parzystą liczbę, więc teoretycznie mogłabym zawsze grać dwiema rodzinami w jednym odcinku. Wiadomo, jak to w praniu wychodzi. Czasami jedna rodzina jest na tyle duża i na tyle trudna do ogarnięcia, że totalnie wystarcza mi ona jedna. Ale zawsze parzysta liczba rodzin jest lepsza niż nieparzysta. I jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie. I widzimy się w następnym. Pa! i sit and watch you reading with your head low. i wake and watch you breathing with your eyes closed. i sit and watch you and notice everything you do or don't do.